O, do, o, o, dobra, kupiłem. Dobra, kupiłem, let's go, widzowie. Trzymają kciuki, boom. Co? Co? Let's go. Let's go. Let's go, pierwszy w Polsce. 5, 4, 3, 2, 1. No i widzowie, mamy nową aktualizację w Pet Simulator X. Ale tutaj ładnie sobie widzowie tańczą wspólnie ze mną. Znaczy ja nie tańczę, ja tylko umiem pomachać. Dzień dobry widzowie, aż serwery wydupiło. No i słuchajcie widzowie, witam was oficjalnie w szybkim odcinku z update'u. Wspólnie razem sobie oczywiście porozmawiamy na temat tego, co dzisiaj wyszło. Na sam starcie oczywiście zostawcie łapę w górę, subskrybujcie kanał, koniecznie z dzwonkiem. Napiszcie w komentarzu, chcę peta, jeśli chcecie zgarnąć jakiegoś peta z dzisiejszego odcinka. No i słuchajcie widzowie, dwie bardzo ważne informacje, zanim przejdziemy do tego wszystkiego. Mianowicie pojawiła się nowa strefa Roblox na naszym Discordzie. Link w opisie albo Discord/Yoshi sobie wpiszcie. No i przy okazji wracamy na kanał Yoshi, ale Roblox Plus. Będziecie go mieli w karcie na górze i będziemy tam wrzucać jakieś filmy codziennie, więc możecie sobie wejść i zasubskrybować go również. Tak czy jak widzowie, przejdźmy w takim razie do aktualizacji. No i słuchajcie, mamy tutaj tak, free gifty, mastery, mastery skillsy, bank history, steampunk hoverboard, dwie nowe rangi, collection tier 6, nowe ekskluzywne egi, nowe maskotki, Cat Hoverboard wreszcie chyba wyjdzie, więcej fanartów, więcej diamentów za robuxy, więcej dźwięków, mniej lagów i znacznie więcej. Więc widzowie, w takim razie przekonajmy się, co tutaj jest znacznie więcej. No i słuchajcie, siedzimy sobie teraz z widzami w ogóle na serwerze i sprawdźmy ten update widzowie, sprawdźmy ten update. Pamiętajcie właśnie o tym lajku, o tym subie i chciałbym powiedzieć wam, że wszystkie lajki z tego filmu będą liczone na opening za dwa odcinki, więc każdy jeden lajk, ten Robux, im więcej zostawicie lajków, tym więcej Robuxów sobie wydam. Przykładowo zostawicie 15 tysięcy lajków pod tym filmem, pod jutrzejszym również 15, to będzie oznaczało dla mnie, że muszę wydać aż 30 tysięcy Robuxów, więc myślę, że bardzo dużo widzowie. Dobra, słuchajcie, w takim razie wejdźmy do item shopu. Zobaczmy może też najpierw tego hoverboarda, bo tutaj są jakieś nowe hoverboardy. No i pojawił się steampunk hoverboard, rich level 999 z mastery. Okej, okay, i teraz po prostu wbijamy mastery poprzez po prostu niszczenie tego wszystkiego. The very best, mamy nową rangę jak widzicie. No i generalnie za niszczenie wszystkiego dostajemy jakieś tam rzeczy. Tutaj mamy mastery, no i po prostu wbijamy sobie tą masterkę, robiąc rzeczy, po prostu robiąc rzeczy. Czy mamy jakąś nową mapę? No nie, nie dodali żadnej nowej mapy, więc no niestety sadgę, moje spekulacje poszły gdzieś tam do dupy widzowie. No ale jak widzicie, masterki się nam nabijają w momencie, kiedy po prostu zbijamy różne skrzynki, różne rodzaje w sumie rzeczy. Czyli generalnie wbijamy sobie rzeczy, robiąc rzeczy. I jakby nieważne co robimy, to wbijamy po prostu level. Co nam daje ten level? O, jak widzicie, wbijanie na przykład, im więcej sejfów zbijecie, tym więcej dostaniecie rewardów z sejfów. Czyli na przykład wbijecie 99 level, no to wtedy dostajecie 100% jakby więcej nagród z konkretnej rzeczy. Mega fajny system, tak szczerze wam powiem widzowie, bardzo mi się to podoba, bo teraz jest sens rzeczywiście grać i zdobywać te pewne rzeczy, bo macie pewność, że jeśli sfokusujecie się na sejfach, na przykład robiąc sobie speedrun, no to najzwyczajniej w świecie będziecie wtedy mogli więcej zdobywać sobie wszystkiego. Powiem wam szczerze, naprawdę mega potężny jest ten update, naprawdę mega mi się podoba. No ale zobaczmy widzowie również, co jest tutaj do kupienia. Jak widzicie, mamy tutaj oczywiście exclusive pet eggi. Czy mamy jakieś nowe game passy? Nowych game passów nie ma generalnie, ale możemy sobie kupić na przykład tą bardzo fajną rzecz. Aha. Co się tutaj dzieje? Coś widzowie się stało z moim kontem dziwnego. Nie wiem, nie wiem co się stało w tym momencie, że nie mogę kupić za Robuxy rzeczy. Nie mam pojęcia. O, teraz mogę nagle. Więc dobrze widzowie, otwórzmy sobie w takim razie pierwsze prawdopodobnie na YouTubie jajka za Robuxy. Uwaga. No coś się długo dzieje generalnie widzowie, ale no patrzcie, cały czas tutaj naciśnięte to zostało. No a w sumie, o kurde, nic się nie dzieje. Okej, kupiłem. Zobaczmy widzowie w takim razie. Chyba powiem wam szczerze, że serwery się wywaliły. Wydałem robuxy na jajka i nie dostałem nie dostałem tych rzeczy. Kurde. No tak to jest, jak się jest grubasem i się chce w trakcie filmu jeść, bo się czeka na robuxy. No do dupy widzowie.
Całe dresy se uwaliłem. Unlock chestu ekipy, widzowie. Do wydupienia całe. Nie wiem, co się dzieje, widzowie. Prawdopodobnie tyle ludzi wbiło na Pet Simulatora, że w tym momencie nie jesteśmy w stanie kupić tych rzeczy, ale mamy gotowe rewardy do odebrania. No i dostaliśmy pierwszy prezent, z którego dostaliśmy diamenty. Okej. Okej, dosyć bardzo fajny był ten lootbag, bo to się okazuje, to są lootbagi, widzowie. No i kolejny dostajemy za 4,5 minutki. Powiem wam, że mega spoko to wygląda, mega fajnie się to prezentuje, ale nie zmienia to faktu, że ja bardzo bym chciał naprawdę wydać pieniądze, wydać swoje pieniądze, widzowie. A co tutaj mamy? Aha, no pet, equip. To nie, to było wcześniej, widzowie? Czy to było wcześniej? Wow! Ej, tego nie było wcześniej chyba, tak mi się wydaje. Widzowie, to jest totalnie kozackie, powiem wam szczerze. W sensie, kurde, takie pierdoły pododawali, ale to tak przydatne, że to jest niesamowite, naprawdę. Ja turbo podniete łapię, naprawdę, z tego względu, ale naprawdę nie łapię podniety z powodu tego, że nie mogę kupić za Robuxy rzeczy. Mogę, czy nie mogę? Halo, gro, pozwolisz mi? Może zróbmy myk jeden. Dobra, wydupiam z tego serwera. Leave Roblox. Dobra, widzowie, na priv serwer się wbijam. Może tutaj się coś uda zdziałać, co? W sensie, wydaje mi się, że teraz nie powinno być problemu. Wbijamy sobie. No i zobaczmy w takim razie, czy teraz możemy. Bo możliwe, że tamten serwer był zlagowany przez to, że nagle wszyscy zaczęli po prostu tak latać tam ci widzowie, że to jest masakra. Ale jak widzicie, klikam sobie i zbytnio nic się nie dzieje. Więc możliwe, że są problemy na... no po prostu serwer ma problemy. Dobra. Dzwonek zadzwonił. O! Widzowie, coś się dzieje, jest postęp. Błagam. Błagam, kup nam te jajka. Kup nam te jajka. Kup mi te jajka, proszę. Widzowie, pamiętajcie o lajku. To jest bardzo istotne, żebyście zostawili lajka w tym momencie, bo wtedy będę mógł otwierać w następnym filmie, ale... czy mi się uda to kupić? Aha, no tak. O! Udało się! Let's go! Dobra, widzowie, otwieramy jajka pierwsze. BUM! Dostaliśmy exclusive babeczki. Exclusive babeczki, widzowie, dostaliśmy. Bardzo fajnie, podobają się dla mnie. Ile one mają damage'a w ogóle? Czy one są jakkolwiek mocne? Gdzie one są? O Jezu, jakie to jest słabe. Czy babeczki są najsłabsze? Nie, 35%. To jaki krab musi być gówniany, widzowie. Dobra, jeszcze raz kupujemy, widzowie. Let's go! Zostawcie lajka, widzowie, zostawcie suba. Zostawcie suba na kanale Yoshi Roblox Plus. Wiem jajka. Czy coś się tutaj wydarzy, czy nic się tutaj nie wydarzy? Gro? Gro? No powiem tak, Preston nie chce moich Robuxów, widzowie. Ja naprawdę bardzo chciałem dzisiaj wydać jakieś 10 tysięcy Robuxów. Naprawdę, widzowie, to jakby nie ma problemu, ja bym wiecie, że wydał, ale no jak widzicie, w tym momencie, no kręci się to i w sumie to klikam sobie i czy dzieje się cokolwiek? Dzieje się cokolwiek? No chyba tak średnio właśnie bym powiedział, bo jak widzicie... dobra, kupiłem! Dobra, kupiłem, let's go, widzowie! Trzymają kciuki, BUM! Co? Co? Let's go! Let's go! Let's go! Pierwszy w Polsce! Let's go! Wow! Ale się zesrałem! Ale sraka! Dobra, widzowie, wstawiam ten film na YouTube'a. Let's go! Miłego dnia wam życzę! Woo!